Tylko jeden punkt w ostatnich trzech meczach w 2020 roku wywalczyły niestety rezerwy Lecha Poznań. W ciągu 10 dni na początku grudnia druga drużyna kolejorza zagrała z Motorem Lublin, Bytowią Bytów oraz Chojniczanką Chojnice i tylko w starciu z tym drugim zespołem niebiesko-białym udało się wbić gola. Z Motorem rezerwy Lecha przegrały na wyjeździe 0-1, a gola na wagę zwycięstwa Lublinian strzelił na 5 minut przed końcowym gwizdkiem Daniel Świderski. Końcówka rywalizacji sprzyjała za to Lechitom w meczu z Bytowią, bo właśnie w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry gol Huberta Sobola zapewnił kolejorzowi jeden punkt. Kilka minut wcześniej bramkę dla Bytowi zdobył bowiem Piotr Giel. Zdecydowanie najtrudniejszy dla niebiesko-białych był ostatni wyjazdowy mecz z Chojniczanką, która w tym sezonie jeszcze na swoim stadionie nie przegrała. I po spotkaniu z Lechitami ta statystyka w przypadku ekipy z Chojnic niestety nie uległa zmianie, bo jeden z faworytów do awansu do pierwszej ligi wygrał pewnie 3-0 po golach Roberta Ziętarskiego, Tomasza Mikołajczaka i Kamila Orlika. Dwa mecze awansem z rundy wiosennej rozegrali na przełomie listopada i grudnia juniorzy starsi Lecha Poznań. Pierwszym z nich podopieczni trenera Huberta Wędzonki podjęli we Wronkach Krakowie i po tym spotkaniu dopisali sobie na koncie pewne 3 punkty w ligowej tabeli. Strzelanie już w 13 minucie rywalizacji rozpoczął napastnik Adrian Ratajczyk, który precyzyjnym uderzeniem wykończył złożoną z kilku szybkich podań akcję niebiesko-białych. Na kolejne gole Lechitów trzeba było poczekać do drugiej połowy, a 2 trafienia na swoim koncie zapisał w tej części meczu stoper Maksymilian Pingot. Młody obrońca kolejorza najpierw celnym kopnięciem prawą nogą wykończył dośrodkowanie z rzutu wolnego Patryka Goguła, a na kwadrans przed końcem po raz drugi pokonał bramkarza Krakowi uderzeniem z kilku metrów. Rywale odpowiedzieli na 3 gole Lechitów tylko raz. W jednej z ostatnich akcji meczu do bramki kolejorza trafił Krzysztof Bociek. Na zakończenie 2020 roku młodzi Lechici wybrali się do Białegostoku, gdzie pod balonem rozegrali spotkanie z Jagiellonią. Aż do 75 minuty na boisku utrzymywał się bezbramkowy remis, ale wtedy do ataku prawą stroną ruszyli białostoczanie i Karol Drażdżewski skapitulował po strzale z 7 metra. Po stracie gola Lechici ruszyli do odrabiania strat i dwukrotnie byli blisko sukcesu. Strzał Adriana Ratajczyka trafił jednak w słupek, a uderzenie Patryka Goguła wylądowało tylko na poprzeczce.